Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Uncharted 3 Oszustwo Drake'a. Ostatnio, jak wiecie, złamał nogę, spadając z wieży. Musimy go przetransportować, Sally się tym zajmuje, a my musimy ich osłaniać. Chloe nam troszeczkę pomaga, ale to jest, powiem wam, ciężkie. Podchodzę tutaj już kilka razy do tego. Najgorsi są ci z granatami. Właśnie tamten chciał chyba rzucać, ale sam wyjebał się w powietrze. Tamtego z góry też mam załatwionego, jak to wygląda. O, jest granat. Co niektóre jeszcze mi się udaje odrzucić. Udaje mi się odrzucić, a niektóre niepotrzebnie do nich biegnę, no i wybucham. Ale to nic. Być może tym razem się uda. O kurde, troszeczkę źle. W innym miejscu może stańmy. No ci starczami są troszeczkę wkurzający. Jeszcze dwóch na dodatek idzie do mnie. Dawaj. Jeszcze raz. Okej, mam jednego. Tarczę mogę oczywiście wziąć, może wezmę, ale najpierw tego drugiego bym chciał dorwać. Być może, wiecie, uda się to z pomocą moich tutaj przyjaciół, bo oni tam z boku mogą teraz go zestrzelić. Chloe to coś tam robi, Chloe, ale... Tyle już dostał razy i jeszcze nie leży, to trochę dziwne. Okej, wezmę tą tarczę. No co jest? Shield, właśnie. Chciałem tarczę wziąć. I będę się udawał, bo widziałem, że tutaj są jeszcze. A taka osłona na pewno nam pomoże. Są. Zobaczcie, jest ich nawet kilku. Uciekaj. Mamy nawet, kurczę, tego bardziej opancerzonego. Dawaj. Patrzcie, cwaniak jest naprawdę... O! Może teraz w głowę dostanie, pięknie. Jest po nim. Tutaj jeszcze kilku. Granat wysadził jednego. I kolejny. Myślę, że teraz wezmę już sobie z powrotem mój karabinek. Spoko, już idę, Chloe. Okay. Come on, guys. Sorry, Charlie. No dobra, zaczynamy. Trafię kogoś czy nie za bardzo? Nie za bardzo, cholera. Tą rękę uda mi się... O, pięknie. Ściągnąłem jednego. Jeszcze jeden idzie z tarczą i drugi, kurczę, jeszcze opancerzony. Tego opancerzonego jakbym trafił w hełm i w łeb, to myślę, żeby było po nim. Jest to takie proste, ale... Kurde, jeszcze żyje. Co za kurwa metalowy łeb, no. Fuck, ale mam mało życia. Niech to szlak, on tu nie podchodzi w ogóle. Bo będzie po mnie, cholera. Dawaj, zabij go, bo zaraz mnie zabije. Mamy go. Jakoś się udało, ale to było żałosne. To było żałosne w moim wykonaniu oczywiście. Weź tą tarczę może. Podejdę może, kurczę, może shotguna wezmę, czekajcie. Fuck, gdzie ten granat był? No, o, co jest? Chowaj. No raczej to nie był chyba dobry pomysł brać tej broni, ale czekajcie. Okej, jednego załatwiłem. Jeszcze tu chyba kilku jest. Tak, kilkunastu nawet.
No raczej tym to kurczę, ja tutaj za dużo nie zdziałem. Mam jeszcze tą broń. Okej. Ściągnięci. Jak to wygląda tu? Weź, daj mi kurczę tego na razie. Z laserami. Spoko. Seria i pięknie, jeden poszedł. Drugi także. Cholera, no. Nie jest za prosto, ale chyba wyczyściliśmy na razie teren. Okej, dobra, lecą kolejni. Dawaj go, kurde, dawaj, nie daj się. Je, kurwa mać, tak jest. I shotgun myślę, że tutaj będzie teraz lepszym wyborem. O, granat, uciekaj. Okej, drugi poszedł. Fuck, gdzie wy tam się pchacie? Czekajcie na mnie troszeczkę. Tu jest za ciasno, tutaj będzie shotgun lepszy. Bo oni bliżej podchodzą. Granat. Weź, chociaż mało ich używam, ale na tych starczami oni są dobre. One są dobre. Czy tu już pusto jest? No jakoś się udało. Okay. The bus. We're taking the bus. Will that one attract any attention? Warning. Not worth the price of admission, folks. Here we go. Co to było? No, myślę, że jeszcze to nie będzie koniec. Looks like we lost him. All right, I'll find some place to ditch the bus. Great. You doing all right? Oh, fabulous. That was too close. He'll be okay. No, I mean the whole thing. Just isn't worth it, Nate. Let this one go. Oh, no. You can't just give up. If you let these bastards win, after this, I will never bloody forgive you. Don't you worry, Charlie. There's no way I'm letting them win. What is it with you? What are you trying to prove? I'm not trying to prove anything. Right. So what's the plan, kid? Guess I'm going to Yemen. You up for it? Of course I am. All right, we gotta find a quick way in. No hassles. I might know someone we could call. Who? Oh, no. No. You got a better idea, I'm all ears. What about... No. Fine. Make the call. Fisher, foreign correspondent. Hey, Sully. How you doing, sweetheart? Oh, no. Sorry, that's sort of frowned upon here. Oh, right. You two can hold hands, though. How are you, Elena? Good, thanks. You look great. So, against my better judgment, these permits will get you through most checkpoints. Okay, great. Oh, and I shouldn't be worried about what's in those bags, right? Of course not. No. Yeah. Not yet, anyway. All right. Remember, you're journalists now. So try and act respectable. Think you can handle that? I think she's talking to you. So what exactly are you two reprobates up to? It's just a little historical research. Right. So that explains the big rush? Exactly. No cursed treasures? Nope. No diabolical warlords? No. You... are the worst liar. What?
You are. Oh, come on, we're not gonna start Excuse this, me. Are we? The car, where is it? Oh, it's over there. I'll just take the bags and meet you. Nate. You're still wearing it. Yeah, I am. It helps in this part of the world. Oh, really? Seriously? Don't flatter yourself. I see you're still wearing yours. What? Oh, yeah. That's what this is all about, isn't it? You don't understand. I finally proved it. Drake lied about his route through the East Indies. 400 years ago, he came here. Why, Nate? That's what we're here to find out. No, I mean, why this obsession? I'm just worried. I can take care of myself, all right? I'm not talking about you. What, Sully? He would go to the ends of the earth for you, Nate. Just don't ask him to. Come on, that's not fair. What is that even supposed to mean? What's that? You could just drop us at the edge of the city, that'd be great. Not a chance. You two are my responsibility now. I'm not taking my eyes off of you. No proszę, Elena, stara znajoma jeszcze z jedynki. Nie wiem, jak było w dwójce, czy ona tam występowała. No ale nic. Dobra, przechodzimy tutaj do rozgrywki. 10 chapter Historical Research. Zobaczmy, gdzie nas zaprowadzi Elena. So this is the new part. Well, it's all relative. The city was founded at least 3,000 years ago. All right, well, lead on. O, fajnie. Jesteśmy ogólnie w Jemenie, a to chyba już wszyscy zobaczyli. Salam. Walaikum salam. Tafadhalu. Okay, through here. All right, now I need you to be on your best behavior. Yes, ma'am. No, I'm serious. The police, they have patrols everywhere, and we don't need to arouse any suspicions. You got it. We're just gonna cut through the market. Dobra, musimy przejść tak przez ten market, albo gdzieś tutaj w markecie. Zaraz zobaczymy. Jest gdzieś nasz cel. Policja. Huh. Okay, it looks like they got the street blocked off. I'll go see what I can do. You two just stay here. Hey. She's still wearing it. Oh, yeah. Apparently it helps in this part. What does that mean? I don't know. So? All right, it's no good. They're not letting anybody through. Let's try over here. I know another way around. No dobra, tędy nie przejdziemy, ale zobaczymy jeszcze inną drogę. No prowadź. Czy to o to chodzi, czy co? Tu też chyba zamknięte. O proszę, chyba jednak przejdziemy bez większych problemów. Okay, up here. No i dobra, gdzie dalej, co? Tam? Wygląda na to, że tak. Ale czy nie są to agenci? Nie, policja. Inne wejście. Co, ja mam teraz tego szukać, czy ona po prostu na coś wpadnie? Bo ja tu widzę drabinę, chyba... No właśnie, chyba tędy jednak sobie przejdziemy. Woda. Niemożliwe. Dawaj, właź, spokojnie.
two all right? Yeah, on our way. Okej, wnioskuję, że tutaj. Chyba raczej na górę, co? Oh, come on. We'll just cut through. It'll be fine. Just don't break anything. Jest znajdźka. Dobrze, że tutaj zajrzeliśmy. No dobra, będę biegł sobie tędy, zobaczymy. O, chyba zaraz będziemy na dachu. Tam gdzieś wejdę? Nie, nie bardzo. Aha, tu jest drabina. Spoko. Wow, ale zajebiście to wygląda, naprawdę. No masakra, masakra, naprawdę. Grafika jest zajebista w tej grze. No ogólnie, wszystkie Uncharted'y to były majstersztyki. Okay, see? Down there. Those buildings would have been hundreds of years old, even when Francis Drake was alive. Right. Good thinking. Hey, Nate. Huh? Talbot. Who? He's got Cutter's notebook. What? Wait, what? Charlie Cutter? Yeah, no time. Sully can explain everything. Hey, wait a minute. Meet you down there. No dobra, dobra. Spokojnie, czekajcie. Na dole jest Talbot. No właśnie, może uda się nam odzyskać ten pamiętnik. Pamiętnik, kurczę, notatnik. Notatnik Cuttera. Spokojnie, zobaczymy, gdzie nas on w ogóle zaprowadzi. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół. No jestem ciekawy, czy on czasem... No właśnie, tak myślałem, że na nas czeka tu. Ale jednak udało się. Okej, dobra. Myślę, że sobie jakoś poradzę z nimi. No co jest? Przecież trójkąt wciskałem, cholera. Dawaj, 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 dawaj. Damy radę, damy radę. Na szczęście w nas nie strzelają. Pięknie, pięknie. Jeszcze któryś? O kurde, duży przyszedł. No dobra, tylko po prostu, żeby kombinacja dobrze wychodziła, no to nie jest źle. Okej, no dobra, koleś, padaj w końcu. Mamy go z głowy, jebany mięśniak. Zajebiście, tamtego mamy także z głowy. Okej, czy to wszyscy? Nie, jeszcze nie. Skąd on się wziął tutaj? Rozglądałem się. Aha, możliwe, że z góry właśnie zeskoczył. No, możliwe, bardzo możliwe. Widzę, że cały czas tam zeskakują. Okej, dobra. Jeszcze, cholera, ilu ich tutaj będzie, co? Nie ten przycisk, cholera, kółko wcisnąłem zamiast trójkąta. No dobra. Widocznie to wszyscy. Lecimy dalej. No dobra, dobra, spokojnie. Mamy notatnik na szczęście. Odzyskaliśmy go. Hey, through here.
you gonna fill me in here? Who are those guys? And what does Charlie have to do with all this? He was working with us on this one. Wait, what was? He's not dead. No. Him and Chloe. Wait, Chloe too? Yeah, but they both bowed out when Cutter broke his leg. He broke his leg? He's lucky he didn't break his damn neck or fall like that. He's fine. Just between that and burning to death, I think I would have jumped too. Not helping. All right, just tell me what you're really looking for. This? Come here. Sully, check this out. I think we lost him. What do you got? It looks like we stumbled right into our secret entrance. Well, that's our girl. Well, not going down there without some hardware. Go talk to that rug merchant we just passed. Well, guns, weapons. He's not really a rug merchant. Oh, right. Hey, just watch yourself out there, okay? Yeah. All right, what is all this crap you're giving me about Sully? Why don't you just complain with me? Those guys are not here for historical research, and neither are you. This is about that Marlowe woman, isn't it? Yes, but look at this. I finally got it. And it's just like I said. That led to this. And this led us here. To a hole in the ground. Well, it's a glamorous life. Come on, admit it. You love all this as much as I do. No. No, not anymore. Really? Huh. Okay, well, why don't you just walk away? Oh, me? Me walk away. That's funny. Shotguns? Why not? What the? What? He only had two. Great. All right, just give me a hand with this. All right. Ready? Well, well, well. It's cute. What? Because it's a well. Shall we? Okay, guys. Secret entrance to what? What's down there? Only... Okej, robimy sobie przerwę w tym momencie. 11 chapterek, jak widzieliście, tam się pojawił. Natomiast ja się z wami żegnam, zapraszam do kolejnego odcinka już niedługo. Na razie, cześć!